Siemano, witam w dzisiejszym vlogu. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku na FEMA 12. Zrobimy dzisiaj teraz vloga. Będziecie część mieli walk na Discordzie, ponieważ nie możemy wszystkich udostępnić. Zaraz wyświetlę wam, jakie obstawiłem wyniki. Obstawiłem 4,50, a jeśli wszystkie walki siądą, mogę wygrać nawet 1100 zł. Tak, z ogólnym warto powiem, że obstawiłem Don Casio i obstawiłem na Starego Mulańskiego. Może to się wydawać, że Tańcu mam większe szanse, ale myślę, że tu może być jakaś niespodzianka, zaskoczenie, zobaczymy. I co, będziemy szukać ciekawych ludzi, porobimy sobie foty i wbijacie także na TikToka, tam też jakieś relacje damy, i na Instagrama mojego Maciej 2001 podłoga, tam jakieś zdjęcia będą, to wszystko będziecie mieli link w opisie, a my już przechodzimy i zaraz widzimy się na miejscu. Proszę, jestem na miejscu, jest godzina 19.30, czyli pierwsza walka już zaczyna, tych no name'ów, później do niej pójdziemy i o godzinie 20 zaczynają się walki, mamy jeszcze pół godziny. Już przed chwilą widzieliśmy Wardęga, ale niestety nie udało się zrobić zdjęcia. Co, szukam dalej jakichś ciekawych osób, się rozejrzymy jeszcze trochę. Zobaczymy na miejscu, bo... A to nagrywamy, czy co? Dobra. No i fajnie. A gdzieś to jest tam? Co? Nie, jestem spod Katowic, wiesz? Nawet co nagrywacie jakąś relację, będzie coś, materiał, jak jakieś robicie? No to chłopaki na ostro. Tak? A może chodzi kadłub. Chłopaki na ostro? Subskrybujcie chłopaków na ostro, ej! Nie, gdzie jest to stary, lajtowo. Trzymajcie się. Dzięki. A też nagrywasz coś dzisiaj? No nagrywamy, nawet kilka nagrywamy, wiesz? Ale to my dopiero startujemy, jak gala wystartuje, wiesz? Na razie mamy tak, że tam czekamy się na jakichś ludzi, coś. Znaczy, no trochę jest chaos organizacyjny, ale jak się zacznie, to dobra, pójdzie. Dobra. Trzymaj się, dobra. Trzymaj się. Macie pozwolenie na nagrywanie? Nie. Nie, serio, nie macie? Trzeba? Musicie mieć taki ten. Serio? Nie, żartuję. Aaaa, dobra. W takim razie chciałbym zobaczyć na fight card, który czeka nas dzisiejszego wieczoru, i zapytać was, Krzysztof. Chcemy zrobić takie specjalne opaski. To już niedługo będą pierwsze walki w tej klatce. Dobra. I jednej porażki. Szanowni Państwo, przywitajmy Adrian Wieliczko! Subskrybujcie kanał Chłopaki na Ostro. Super, dzięki. Jasne, nie się. Tak, no. Tak. No. 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 No.
Dziękujemy. Dobra. Teraz? Chcesz polecić kanał do kamery? Chłopaki na ostro? Chłopaki na ostro polecam! Dzięki. Pijesz może uja. Aha, nie widziałem. Przepraszam. Przepraszam. Dobra. Tańcula, myślę. Ale Buran może zaskoczyć. Jeżeli w 7 sekundzie uda mu się ten łokieć wyprowadzić prosto w jego szczękę tutaj, może to gotowe. Ale będzie ciekawe, to jest ciekawy kuponik. Ta klatka jest pojebana totalnie. To jest mega koncepcja. No zobaczymy. Dobra, jak oglądasz. Pięknie spotkaliśmy miksera z ekipy. Mam nadzieję, no z byłej ekipy oczywiście. Mam nadzieję, że może ktoś jeszcze z ekipy tej faktycznie dzisiaj spotkamy. Tak. Tak? Tak. Możesz polecić kanał Chłopaki na ostro? Chłopaki na ostro? No. To są ci z Dziwnej Działki? Nie, nie ci? Nie. Dobra, to polecam te dwa. Dziwne Działka i Chłopaki na ostro. Ja to czeka na Dawida Piątkowskiego. Jak kiedyś do TikToku zobaczysz. Okej, okej. Na siłowni. Thank you.
dużą stronę marzeń, nigdy nie poddam się. Jasno obrałem drogę. Się wydarzy, nie